Pragnę mojej umiłowanej. Pragnę jej ocalenia. Dlatego logicznie Bóg mówi, nie przyjdę już, nie będę karał od razu. Jeszcze nie przyjdę. Bóg pragnie jej ocalenia. A skoro obiecą, to musi pokazać prawdę. Dla tej miłości przebaczę jej wszystkie grzechy i nie porzucę mimo jej występku. Dla tej miłości. Czyli pragnienia Boga względem nas, kapujecie? Ale Bóg żąda jednego. Musi jednak pożałować za zło. Na razie Kościół tego nie chce zrobić, idzie w zaparte, a nasz Polski to dzieci tak ozłocone, że ci się do niczego nie przyznają. Że w ogóle jakiś mankament jest, że tam gdzieś któryś z nich jest kulawy, a gdzie tam? Jak wesoło śpiewa, to to widział anioła, no nie? A skoro jak ktoś tam wychodzi, gdzie z Matką Bożą spotkał, no i wszystko jest wytłumaczone perfekcyjnie. Musi pożałować za zło, jakie mi wyrządziła, za występ, jak się dopuściła i odpokutować to, co jest jej winą. Czyli, moi drodzy, nie będzie wszystkiego gratis. Musi pożałować. To jest pierwszy krok. Za zło, jakie mi wyrządziła. Drugi krok, musi odpokutować to, co jest jej winą. Dlatego Pan Jezus, Bóg równo leje Kościół. Jest to forma pokuty za to, co jest Bogu winna. Wówczas dopiero, kiedy przyjmie swój krzyż i będzie mnie naśladować, wówczas dopiero będzie ze mną jedno. Wówczas dopiero będzie godna powitać swego króla. Na razie jest na etapie przyjęcia swego króla. Amen.